Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarocistka Fortuna się kłania. Dzisiaj, moi drodzy, horoskop ogólny na miesiąc czerwiec dla wszystkich znaków zodiaku. Co w uczuciach, w finansach, w zdrowiu, karty rady, karty inspiracji dodatkowo oraz trzy zestawy. Wybrałam różowy kwarc, fioletowy agat i biały selenit. Ja będę tasowała talię, a Wy przez ten czas, moi drodzy, możecie spokojnie wybrać sobie, który zestaw do Was pasuje. Także zaczynamy. Ja będę tasowała talię. Zaczynamy, moi drodzy. Zestaw numer 1, 2 oraz 3. Także myślę, że widać wszystko. Rady wskazówki dla zestawów 1, 2, 3. Co w uczuciach, w miłości na miesiąc czerwiec? Co w uczuciach, w miłości? Co w finansach? Co w finansach w miesiącu czerwcu? Czeka zestaw 1, 2 i 3. Co w finansach dla Was, moi drodzy? Te talie już były wcześniej tasowane. Także teraz jeszcze raz, także wystarczy. Oraz zdrowie. Zdrowko najważniejsze. Co w zdrowiu na czerwiec? Zestawy 1, 2, 3. Jeszcze dołożymy Lenormand. Myślę, że u Was, kochani, wszystko w porządku. Czujecie się zdrowi i bezpieczni. I dołożymy jeszcze karty inspiracji. Dwie karty dla każdego zestawu. Także już, moi drodzy, odkładamy dwa zestawy na bok. Myślę, że macie zestaw wybrany, który będzie pasował dla Was. I zaczynamy czytanie od pierwszego zestawu różowego kwarcu. Zestaw numer 1. Co w uczuciach? Ja wszystkie karty postaram się wyeksponować na stole. Co w finansach? Co w zdrowiu? Karty rady. I karty inspiracji. No fajnie, w uczuciach. Zaczynamy, moi drodzy, żeby nie przedłużać. W miłości na pewno dużo spraw rodzinnych rzutuje tutaj na Wasze uczucia rodzinnych, czyli możecie naprawdę rozmawiać z Waszą rodziną, dużo emocji przy tym, także emocje będą bardzo pozytywne, na pewno odrodzenie uczuć czeka te osoby, które wybrały ten zestaw. Będziecie działać bardzo mądrze i intuicyjnie. Mogą być jakieś emocje związane z kobietą, która jest bardzo doświadczona, starsza. Jest to kobieta z domu, jest to mama, ciocia, babcia, ktoś, kto ma duży talent, duże zdolności, doświadczenie życiowe i pokieruje Wami. Także tutaj dla osób samotnych może być spotkanie nowej miłości, nowej przygody w życiu. Mówię przygody, bo tutaj jest zawsze z miłością jak z loterią, tak samo jak z małżeństwem, jak z loterią. Także nigdy nie wiadomo, jaki mąż, jaki kupon nam się trafi, tak jak ja mówię, jaki egzemplarz. Moi drodzy, na pewno odrodzenie uczuć, dużo dobrego w uczuciach Was czeka, ale też dużo emocji, bo ja chciałam tutaj poruszyć również temat emocji związanych z rodziną, ciepłe, przyjazne, harmonijne porozumienie. Także myślę, że tu jest dla Was bardzo ciekawie, moi drodzy.
W finansach również. Myślę, że wiele będzie się działo. Możecie tutaj kończyć jakiś projekt ważny, budowę domu, czy też wprowadzanie się do nowego mieszkania, czy też dopiero możecie myśleć o tym, niektórzy z Was. Macie tutaj bardzo dużo, moi drodzy, działania takiego pozytywnego. Jest mężczyzna, który Was tutaj w finansach wspiera, ale też, kochani, Wy dużo tu sami możecie zdziałać w finansach. Jest jeszcze trochę, nie powiem, że do końca Wam tutaj te finanse wszystko podpasuje, bo jest jeszcze trochę ograniczeń finansowych. Oczywiście, że tak, ale możliwe, że niektórzy z Was podejmą nową pracę. Wokół Was bardzo dużo pozytywnych osób, pomocnych. Tak samo w uczuciach, jak i w finansach. Dużo osób, które są zaangażowane w Wasze życie i prywatne, i zawodowe. Nie ma nieprzychylnych ludzi. Ja nie widzę tutaj właśnie jakichś złych energii. Także to jest na plus. Możecie się starać o nową pracę, jest bardzo duża szansa, że zdobędziecie ją. Także myślę, że wiele osób może szukać nowej pracy. Także w zdrowiu, kochani, raczej bym powiedziała, że dobrze. Możecie mieć w tym miesiącu problemy z mięśniami, ale też mięśnie mogą Was boleć i, kochani, tutaj musicie uważać również na różne problemy właśnie z odpornością, ale też i z ciśnieniem. Tutaj buławy mówią o układzie krwionośnym. Także te skoki ciśnienia czy też pulsu mogą tutaj Wam dokuczyć, ale też, moi drodzy, pozwólcie jeszcze zwrócić uwagę na problemy właśnie jelitowe, na jakąś dietę trzeba by było może przejść. Także dla Was tutaj to by było wskazane jak najbardziej. Cóż karty radzą? Karty radzą, aby Lenormand, aby tutaj cieszyć się małymi jakimiś drobnymi kroczkami, iść do przodu, zwrócić uwagę na swoje dziecko, kogoś młodszego w rodzinie. No i oczywiście macie szansę na podpisanie korzystnej umowy w czerwcu. Także to jest plus. No i karty inspiracji, postanowienia na ten miesiąc. Czyli szanuj to, co dla Ciebie najważniejsze. Jeśli nie istnieje bezwzględne tak, nie ma również nie. To jest pierwsza inspiracja dla Was. Postanowienia, jakie sobie wybierzecie, oraz odmłodzenie. Myślę, że widać. Sen jest dobry na wszystko. Pamiętajcie, odśwież ciało, umysł i duszę. Czyli może nawet taki detoks jest wskazany dla Was w tym miesiącu. Także zestaw numer 1 wyszedł bardzo ciekawie. I przechodzimy do zestawu numer 2. Do fioletowego agatu. Pierwszy zestaw zrobiliśmy, drugi zestaw, kochani, to jest uczucia, finanse również, zdrowie Wasze. I inspiracje. Cóż w uczuciach? Na pewno będą jakieś dyskusje, może sporne kwestie. Może też być tak, że możecie rywalizować o jakąś partnerkę czy partnera. Wychodzą jakieś niejasności od początku miesiąca. Na pewno niektóre osoby będą chciały coś postanowić. Na pewno trzeba będzie porozmawiać, czy to w stałych związkach, czy też osoby, które dopiero zaczynają związek. Moi drodzy, trzeba będzie wyjaśnić pewne kwestie, użyć argumentów słusznych, trzeba będzie
możliwe, że odciąć się od niektórych osób w uczuciach, odciąć niektóre emocje. Tutaj jest bardzo ogólnie to powiedziane, ale myślę, że będziecie pomimo sporów i tutaj jakichś konfliktów, które pojawiają się na początku już miesiąca, wy będziecie w takiej komfortowej sytuacji, bo to jest tak, jak gdyby nie z waszej winy, wy jesteście górą i wy będziecie chcieli dojść do porozumienia i będzie to w waszej, tak jak gdyby po waszej stronie leżało, aby to wszystko wyprostować, pomimo że tutaj nie widać nawet może waszej winy. Także jest ciekawie, pamiętajcie o sobie, dbajcie o siebie i dochodźcie swoich praw, ale spokojem, rozmową dyplomatyczną. Także tutaj ja bym to tak widziała, uczucia, emocje. W finansach zaś będzie też wymagała pewna sytuacja przeprowadzenia rozmowy, bo tu ktoś będzie pod wami dołki kopał, czy to w waszej pracy, czy gdzieś na polu, kochani, finansowym, ale wy szybko wychwycicie taką pułapkę, że tak powiem, i będzie to dla was takim komfortem. Jeśli to wychwycicie, na pewno finanse będą ulepszone, polepszone finanse. Ktoś może tu wam dać wsparcie finansowe. Jeśli staraliście się o kredyt, bądź może ktoś wam odda pieniądze, albo też wesprze was. To będzie obopólne, wy również możecie być hojni, jeśli będziecie mieli większe zasoby. Może do was ktoś przyjdzie z prezentem w postaci gotówki, na przykład koperty, też tak może być. Także zacznie się dosyć nieciekawie, chaotycznie, ale ten miesiąc skończy się bardzo interesująco, ciekawie w finansach, także nie martwcie się. Moi drodzy, tutaj w zdrowiu jest powracający ból, kochani, ból zatok, ból głowy, ból zęba. Tu jest energia związana ze stanami zapalnymi, także musicie zwrócić uwagę na wszelkie stany zapalne w organizmie, które mogą się tworzyć. Może to być związane właśnie też z ciśnieniem krwi, stany takie podgorączkowe, ale nie będą to dosyć duże problemy, ale trzeba na to zwrócić uwagę, oczywiście. Jakiś powracający problem, powracający ból, który może być uciążliwy. Także, ale dosyć krótkotrwały, tak? Jeśli będziecie mieli jakiś zabieg, to raczej wydaje mi się, że tutaj wszystko powinno być dobrze. Zabieg, wyrywanie zęba, czy też, kochani, pobranie krwi. Mówię o takich drobnych kwestiach zdrowotnych. Kochani, co robić? Na pewno szanujcie to, co macie, swoje życie rodzinne, uczuciowe, bo tu również wychodzi, że jest to bardzo, bardzo korzystne, dużo będzie rozmów nerwowych, moi drodzy, ale co robić? Tak jak mówiłam właśnie na początku, rozmawiać spokojnie, nie kłócić się, a wszystko wróci do normy. Moi drodzy, jeszcze dwie inspiracje dla was. Miłość własna. Dbaj o swoje ciało. Najlepszy dowód troski o samego siebie to miłość własna, samoakceptacja. Czyli miłość własna, dbamy o siebie, moi drodzy, i zamierzenia. Druga inspiracja. Skoncentruj swoją energię, silna wola to zdumiewająca moc. Także trenujcie silną wolę i zamierzenia, zamierzajcie to, co dla was wydaje się właśnie najwłaściwsze.
Także taki zestaw numer 2, myślę, że również ciekawy. No i teraz przejdźmy do zestawu numer 3. Co w uczuciach, emocjach? Co w finansach? Na polu zawodowym tutaj, co będzie się działo? No i oczywiście zdrowie. Karty rady i inspiracje. Kochani, w uczuciach na pewno bardzo dobrze. Będziecie czuć przypływ nowych sił. Także możecie otrzymywać bardzo fajne prezenty w miesiącu czerwcu. Oczywiście czekają Was flirty, randki, spotkanie nowej miłości dla osób, które szukają, dla osób w związkach. Również to może być czas na romantyczne randki, powrót do... O kochani, powrót do tutaj przeszłości, tak jak na początku było, tak będzie właśnie w Waszej miłości, że tu będzie się działo romantycznie, może gdzieś wyjdziecie na spontaniczną kolację, na spontaniczny spacer, także możecie liczyć na swojego partnera, może być partnera, partnerkę, możecie otrzymywać prezenty i dojść do porozumienia ze wszystkim, taka harmonia. Także tutaj jest bardzo ciekawie w uczuciach. Myślę, że to jest dobra przesłanka. Kochani, w zdrowiu, może w finansach jeszcze wcześniej. W finansach, kochani, na pewno nerwowo. Niektórzy otrzymają jakieś nagłe informacje, które po prostu zakończą jakiś etap w Waszym życiu. Może to być koniec pracy, może to być, moi drodzy, zakończenie etapu, ale też nie musi. Może też będziecie zakończać jakieś umowy, na przykład z bankiem, czy też będziecie zakończać jakieś sprawy u adwokata czy notariusza. To może być na tej zasadzie. Ktoś może nie zdał według Was egzaminu i na przykład adwokat miał załatwić jakąś sprawę, nie załatwił i Wy od niego odchodzicie, a był na przykład dobrze opłacony przez Was. Także tutaj jest zakończenie pewnych spraw finansowych bądź też zawodowych. Niektórzy mogą pod koniec miesiąca szukać zajęcia gdzieś w internecie, zmienić pracę na przykład na zdalną. Także tutaj tak mi to wychodzi. Na pewno, kochani, koniec miesiąca czeka Was więcej pracy jak zazwyczaj. Także na to trzeba się przygotować. Kochani, w zdrowiu stawy, mięśnie, kości. Również w zdrowiu może być konieczność zrobienia badań jakichś profilaktycznych. Także na to zwróćcie uwagę. Ale jeszcze tutaj chciałam właśnie dopowiedzieć, że tu mogą być problemy jakieś właśnie z podjadaniem albo za mało jecie, albo też i za dużo. Czasem tak, że tutaj jest problem może z anoreksją u niektórych, a u niektórych z bulimią. Na to zwróćcie uwagę, bo czasem jecie za dużo, a czasem za mało. Jest tutaj taka kwestia. No i jeszcze, cóż chciałam dodać, szóstka monet mówi tutaj nam o układzie pokarmowym również. Kochani, dbajcie o jelita, dbajcie o układ pokarmowy, bo właśnie tutaj się pokazuje konieczność wykonania jakichś badań. Także, moi drodzy, myślcie na temat swojego zdrowia. Karty Lenormand
O czym mówią? Mówią o końcu jakiegoś etapu, aby zakończyć to, co dla Was jest niedobre, nie pasuje Wam. Dostaniecie jakąś wiadomość i przy tym wsparcie, moi drodzy. Macie wsparcie od rodziny, od znajomych, ale też od swojej drugiej połowy. Ale to, co Wam nie służy, tak jak tu wychodziło właśnie, czy w jakiejś umowie finansowej, czy też, kochani, w umowie o pracę, to trzeba niektóre rzeczy będzie w tym miesiącu pozakańczać. Karty inspiracji, kochani, to jest wsłuchanie się. Słuchaj, co podpowiada Ci rozsądek. Pozwól, by Twój wewnętrzny kompas wskazywał kierunek Twojego życia. Także wsłuchać się w siebie, to jest pierwsza inspiracja. I druga inspiracja to jest ulga. Wypłacz się porządnie. Smutek jest bramą do głębi Twojej duszy. Także, moi drodzy, trzeba sobie będzie pewnie ulżyć w tym miesiącu. To, co ma odejść, to odejdzie. Nie martwcie się, przyjdzie nowe. Wszystkie dziesiątki, tu macie dwie dziesiątki. Dziesiątkę mieczy, dziesiątkę buław. Dziesiątki mówią o końcach i przyjdzie teraz nowy początek. Jest również ta transformacja w Lenormand, która mówi o tym, że musi coś odejść. Także myślę, że pożegnacie się ze starym, przyjdzie do Was nowe, czy w postaci nowej pracy, czy w postaci jakiejś nowej umowy, tak jak mówię, w finansach, tak z jakąś firmą, czy na przykład nie chcę nikogo straszyć, że straci pracę, tak? Bo może na przykład rozwiązać umowę o internet, umowę o telefon, tak? Czy też nie zapłacić więcej na przykład adwokatowi czy notariuszowi, który bierze bajońskie sumy i nie robi nic. Także myślałam o czymś takim również. Pozdrawiam bardzo serdecznie, trochę mam chrypy. Wczoraj wieczorem pospacerowałam, było trochę chłodno, no i dzisiaj już mi tam ta chrypka coś dokucza. Także, moi drodzy, pozdrawiam bardzo serdecznie, do usłyszenia.